Akcja polegała na wykonaniu fotografii ulubionej książki na tle jesiennych krajobrazów, drzew, liści, kwiatów lub własnej jesiennej kompozycji. W akcji uczestniczyło 15 szkół powiatu łęczyckiego. Dostaliśmy do wyboru 114 zdjęć. Uznaliśmy za najlepszą, najbardziej klimatyczną, pracę Huberta Płaczkowskiego z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. Kolejna fotografia, która nas urzekła, to zdjęcie Julii Nikodemskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich. Po długich debatach uznaliśmy, że na trzecie miejsce zasługują trzy fotografie, a mianowicie praca Wiktorii Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Anny Zwierzchowskiej ze Szkoły Podstawowej w Witonii i Damiana Czubalskiego ze Szkoły Podstawowej w Górze Świętej Małgorzaty. Stwierdziliśmy również, że kilka prac należy wyróżnić. Wyróżniliśmy zatem Martynę Matusiak z Zespołu Szkół imienia Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Annę Jagodzińską ze Szkoły Podstawowej w Sługach, Kingę Ostrowską ze Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, Natalię Filipiak ze Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej oddział gimnazjalny oraz Maję Kińską ze Szkoły Podstawowej w Witonii. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w akcji, a nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.